Dzisiaj opowiem Wam o czasownikach nosić, zakładać, ubierać się i mieć na sobie. Zrobię to na przykładzie ubrań zimowych. Teraz w Łodzi pada śnieg. Zimno, minus 5 stopni. Dlatego trzeba się bardzo ciepło ubierać. I trzeba nosić różne ciepłe rzeczy. Na przykład trzeba nosić ciepły sweter. Wtedy mówimy, noszę ciepły sweter. Używamy biernika. Dalej, jak jest zimno, to można założyć na siebie kurtkę. O, teraz jest ciepło. I można założyć też na przykład komin. To jest komin. Teraz jest mi bardzo ciepło. Można też założyć na siebie zimą czapkę. Teraz mam na sobie czapkę, komin i kurtkę. Ale kiedy mam ochotę na coś innego, to zakładam na siebie płaszcz. Czyli mam na sobie sweter i płaszcz. Zimą często noszę płaszcz. I szalik. Teraz zakładam szalik. Teraz mam na sobie szalik. Tak? I zimą może też być zimno w ręce. Wtedy zakłada się rękawiczki. I druga rękawiczka. Zimą zawsze noszę rękawiczki, żeby nie marzły mi ręce. Czyli, przypomnijmy, zimą zawsze noszę kurtkę albo płaszcz. Zawsze zakładam czapkę i szalik. To wszystko na dziś. Cześć!